Zapraszamy teraz na wykład pana doktora Wojciecha Janickiego, konflikty globalne, co nas czeka. Szanowni Państwo, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że mogę stanąć tutaj przed takim szacownym gronem i podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat, który w gruncie rzeczy dotyczy nas wszystkich, jest ogromną niewiadomą. A żeby odpowiedzieć na pytania, które sam będę chciał Państwu na początku zadać, w gruncie rzeczy powinienem posiadać kompetencje wróżki. Wróżką nie jestem, sądzę, że na wróżkę również nie wyglądam, a mimo wszystko przychodzi mi się z tymi pytaniami zderzyć. Myślę, że są to pytania ważne. Niezależnie od tego, że nikt niczego tutaj nie jest pewien. Bo my, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, nie wiemy, co zdarzy się jutro. My, prognozując pogodę, w pewnym momencie, dość szybko, zderzamy się z barierą 50% prawdopodobieństwa sukcesu w tej prognozie. Będzie padało albo nie będzie padało. A tutaj jednocześnie przychodzi nam zmierzyć się z pytaniami o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym w horyzoncie wielu lat, nawet wielu dekad. Mimo wszystko spróbujmy. Warto myśleć o przyszłości. Konflikty globalne. Proszę Państwa, termin globalny ma to do siebie, że implikuje, że nasze rozważania będą dotyczyć zagadnień o charakterze ogólnoświatowym. Zatem wśród wszystkich bardzo licznych zresztą klasyfikacji konfliktów wyrosłych na bardzo różnych gruntach, tak naprawdę zajmiemy się tylko jedną, dość wąską ich kategorią. Kategorią o wyraźnym wymiarze geograficznym. Ja jestem z wykształcenia geografem, więc jest to mi bliskie. Kategorią obejmującą właśnie te globalne konflikty. Jakie konflikty mają charakter globalny? Postanowiłem z uwagi na oczywiste ograniczenia czasowe dokonać pewnej ich selekcji i w moim wyborze zmieściły się cztery grupy konfliktów. Pierwsza będą to wojny światowe, następnie konflikty zwane często konfliktami kultur bądź cywilizacji, konflikty o zasoby oraz konflikty o kontrolę nad światem. Myślę, że pierwsze trzy nazwy są dość oczywiste. Czwarta podejrzewam, że też. I ona jest chyba najciekawsza, bo ona, proszę Państwa, w moim przekonaniu wyrasta z charakteru jednostki ludzkiej. My od małego dziecka, od przedszkola, od piaskownicy, można by powiedzieć, rysujemy w przestrzeni wokół siebie swoje własne granice. Zobaczcie Państwo, co dzieje się, kiedy dwoje dwuletnich dzieci bawi się w piaskownicy. Jedno dziecko nagle stwierdza, łopatka kolegi jest atrakcyjniejsza, bardziej kolorowa, bardziej nowoczesna. Co robi? Biegnie po tę łopatkę, zabiera, dostaje w głowę od drugiego dziecka, skaczą sobie do oczu mamusie. Każda z nich wcześniej czytała gazetę, nikt nie wie, kto zaczął, a to jest bardzo podstawowe pytanie, kto zaczął? Ono wcale nie jest najważniejsze, ale jest jednak w fundamencie każdego konfliktu. I mamy gotowy konflikt. Te konflikty w nas, proszę Państwa, cywilizują się wraz z upływem czasu. Homo sapiens to jednostka biologiczna, a jednostki biologiczne mają wbudowaną w głowę rywalizację. Od samiutkiego początku. Ale co te mamusie robią w piaskownicy, a one mówią swoim dzieciom, no nie można bić kolegi, nie można atakować koleżanki. I wraz z upływem czasu my jesteśmy coraz bardziej cywilizowani i mamy na swój własny temat coraz lepsze zdanie, ale jednocześnie są w skali globalnej wśród nas tacy, dla których nie stanowi wielkiego problemu wydanie rozkazu naprzód. I mamy kolejną wojnę. Wojny, która bardzo często prowadzi donikąd. No ale cóż, po kolei. Wojny światowe. Proszę Państwa, w naszej historii mówi się o tym, że mamy za sobą dwie wojny światowe i staramy się bardzo, aby trzecia nie wybuchła. Ja mam wrażenie, że w trakcie trzeciej wojny to my już jesteśmy. Popatrzmy na liczby ofiar. Pierwsza wojna, 26 milionów zidentyfikowanych ofiar. Druga wojna, około dwukrotnie więcej. A potem mamy 50-lecie drugiej połowy XX wieku, w którym liczba ofiar, popatrzmy, nawiązuje swoim poziomem do liczby ofiar I wojny światowej. Można łatwo bronić tezy, że to jest trzecia wojna światowa rozciągnięta w czasie i przestrzeni.
Liczby ofiar, liczby lokalnych konfliktów są ogromne. A warto dodać, że wśród tych 25 milionów zabitych, o których tutaj jest mowa, są tylko ofiary tych konfliktów, w których w każdym przypadku zginęło co najmniej 1000 osób. Te mniejsze, gdzie zginęło 999 lub mniej, w ogóle nie są tutaj uwzględnione. Dodajmy, że to oczywiście bardzo ogólne szacunki, bo jeśli mówi się o liczbie ofiar konfliktu pomiędzy północą a południem w Sudanie i mówi się 2 miliony, albo w Demokratycznej Republice Kongo, to takie dwa kłamstwa w trójczłonowej nazwie, ani to demokracja, ani republika tak naprawdę, i tam też mówi się o 2 milionach, to tak naprawdę my myślimy o jakiejś liczbie z przedziału między 1,5 miliona, a może nawet 5 milionów ludzi, bo nikt tych ofiar do końca nie policzył. Na obronę tej trudnej tezy, tezy o tym, że żyjemy w czasie III wojny światowej, chciałbym pokazać Państwu kilka grafik. Pierwsza pokazuje światowe wydatki na cele wojskowe od roku 1988 aż po rok 2015. Zobaczmy, w dekadzie lat 90. światowe wydatki wyraźnie się zmniejszały. Żyliśmy w nadziei, że kończy nam się okres zimnej wojny, że teraz będzie już tylko lepiej, że dojrzeliśmy do tego, aby skupić się na rozwoju społecznym mieszkańców naszego globu, aby zadbać o ich wykształcenie, wyżywienie, dostęp do wody, a jednocześnie widzimy, że od początku kolejnej dekady światowe wydatki bardzo wyraźnie rosną. A jest to dość istotne. Proszę Państwa, jeden nowoczesny czołg, jeśli chodzi o poziom kosztów, to szkoła na 120 sal lekcyjnych. I ten jeden czołg wylatuje nam w niebo po skutecznym trafieniu przez jeden pocisk. Notabene też bardzo drogi. I teraz tak naprawdę to, jak wydajemy nasze pieniądze, jest miarą i dowodem naszych priorytetów. Ponieważ kwoty, które tutaj widzimy, kwoty na poziomie 1,5 biliona dolarów, to są kwoty niewyobrażalne dla nikogo. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest pewien, czy 1,5 biliona dolarów, nie miliarda, biliona, w 100 dolarówkach zmieściłoby się w tej sali, czy nie? No właśnie. Ja też tego nie wiem. Trzeba by policzyć, jaka jest objętość banknotu, jaka jest objętość tej sali. Odnieśmy to do czegoś. Proponuję dwa punkty odniesienia. Prawie 3% światowego PKB, albo jeszcze ciekawiej, jest to ponad 50-krotność wydatków Organizacji Narodów Zjednoczonych, o której skądinąd wiemy, że jest to organizacja silnie zbiurokratyzowana i przejadająca na własne potrzeby olbrzymią część pieniędzy, którymi dysponuje. A tu wydajemy jeszcze wielokrotnie więcej. Przyjrzyjmy się wydatkom dodatkowo, tylko jednego państwa. Stany Zjednoczone od początku tej dekady, w której wydatki rosną, popatrzmy, zwiększyły swoje wydatki na zbrojenia ponad dwukrotnie. W ostatnich latach obserwowaliśmy pewien drobny spadek. Pewnie myślicie Państwo, czemu pokazują akurat Stany Zjednoczone, z czego wynika ten właśnie wybór. Przyczyna jest prozaiczna. Stany Zjednoczone praktycznie od zawsze, można by powiedzieć, są światowym liderem, jeśli chodzi o poziom wydatków. W niektórych latach prawie 50% udziału w światowych wydatkach na zbrojenia to są wydatki tylko tego jednego państwa. W roku 2015, który widzimy na tej oto grafice, są one stosunkowo niskie, tylko 36% wydatków światowych. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że cały świat mógłby zacząć przeznaczać coraz mniej i mniej pieniędzy na zbrojenia, Stany Zjednoczone bez większych problemów są w stanie tendencję globalną odwrócić, wydając jeszcze więcej niż dotychczas. A ponieważ wydatki mają to do siebie, że są miarą naszych potrzeb i naszych priorytetów. Jeśli budżet domowy mi się kurczy, nie dopina się, no to teraz pytanie, z czego zrezygnuję? Czy jestem w stanie zrezygnować z, wyobraźmy sobie, papierosów? Jeśli mam ogromną potrzebę,
dostarczania do organizmu nikotyny, to z tego nie zrezygnuję. To by oznaczało, że nikotyna jest dla mnie ważna. No ja akurat nie palę, łatwo mi się podaje taki przykład, ale ci z Państwa, którzy palą, to wiedzą, jak to boli. Popatrzmy, na co świat wydaje pieniądze. Zacznijmy od krótkiego cytatu z jednego z opracowań Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, w którym można znaleźć następujący zapis. Istnieje ogromna dziura pomiędzy tym, co państwa są gotowe przeznaczyć na cele militarne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i utrzymać swój status potęg globalnych lub regionalnych z jednej strony i złagodzić biedę, nędzę oraz promować rozwój ekonomiczny z drugiej strony. Żadna liczba, którą widzimy na tej grafice, nie jest pewna. Skąd my wiemy, ile tak naprawdę świat wydaje na zbrojenia, skoro znamy tylko dane oficjalne? One nie są łatwo dostępne, a te nieoficjalne w postaci handlu z tymi państwami, na które nałożono embargo na handel bronią, nie są znane w ogóle. Edukacja na poziomie podstawowym. No cóż, drugie miejsce, miejsce na podium wydaje się być sporym sukcesem, ale popatrzmy na kolejne sprawy. Narkotyki, oczywiście dane są bardzo grubymi szacunkami. Badania kosmiczne. Tak, trzeba zdobywać kosmos, bo to jest postęp w nauce, ktoś mógłby powiedzieć. Tylko zdobywajmy go dla celów naukowych, a nie dla celów militarnych, a niestety to również się dzieje. A potem mamy już tylko te szaleństwa, które Homo sapiens był w stanie wymyśleć. Popatrzmy po kolei, co się tutaj dzieje i gdzie lokuje się na przykład pomoc humanitarna. To, proszę Państwa, jest miarą naszych priorytetów, naszych jako ludzkości. Mówię świadomie, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Dwóch znanych polskich politologów wykonało kiedyś tytaniczną pracę, aby policzyć udział różnych państw w światowych konfliktach. Wykonali tę pracę dla przedziału lat 1945-90 i uzyskali bardzo ciekawe efekty. Proszę Państwa, pierwsze pięć nazw w tym zestawieniu. Jaka jest cecha wspólna tych państw? Jest to pewien paradoks. Są to członkowie stali Rady Bezpieczeństwa ONZ. A warto mieć świadomość tego, że to nie są te konflikty, w których te państwa brały udział w charakterze wojsk rozjemczych, tylko te, w których brali oni udział w charakterze strony. Nie jako błękitne hełmy. Jako żołnierze brytyjscy, amerykańscy, francuscy, radzieccy bądź chińscy. Ciekawym jest, że mapa świata pokazująca, gdzie te konflikty się odbywały, pokazuje nam zupełnie inny obraz. Oczywiście, czego wszyscy się spodziewaliśmy, te państwa, te konflikty rozgrywają na obcym terytorium, nie na swoim. Czy na pewno wszystkie można zmieścić pod szyldem obrony praw człowieka, promocji demokracji? Chyba mamy świadomość tego, że nie. Proszę Państwa, konflikty rozgrywające się w skali światowej bywają bagatelizowane. Mówi się nam czasem, że w sumie to my dobrze dbamy o to, żeby nic się nie działo, albo nic strasznego, aby pokój i bezpieczeństwo w skali globalnej nie były zagrożone. Ta mapa zdaje się potwierdzać ten obraz. W sumie widzimy około 10 czerwonych plam, to konflikty z roku 2014. No ale cóż, każdy z nas żyje trochę dłużej niż od roku 2014. Warto spojrzeć szerzej. Popatrzmy na konflikty z przedziału 40 lat. To już prawie cały świat. Zatem ten problem żyje z nami. My z nim żyjemy. Cały czas jesteśmy w stanie wojny. Kto na tym traci najbardziej? Oczywiście najbardziej traci zawsze ludność cywilna. Natomiast warto pamiętać, że konflikt zbrojny to nie tylko ofiary w ludziach, to także problemy gospodarcze, społeczne i polityczne, które trwają wiele lat po zakończeniu konfliktu. No bo cóż, jeśli są takie państwa, które kilkanaście procent, co widzimy w legendzie na samym dole, Oman,
potrafią kilkanaście procent swojego dochodu narodowego w ciągu jednego roku potrafią wydać na zbrojenia, to nie jest rekord świata. Taka mapa w każdym roku wygląda inaczej. Zdarza się, że Korea Południowa 1/4 swojego dochodu narodowego rocznego wydaje na zbrojenia. To w wielu przypadkach państwa te zwyczajnie popadają w długi i w nędzę. Korei Południowej to pewnie nie dotyczy. Na pewno nie dotyczy to Stanów Zjednoczonych, niezależnie od wysokości tego wskaźnika. Ale są takie państwa, w których problem jest nierozwiązywalny. Przejdźmy do drugiej grupy konfliktów. Konflikty cywilizacji. Proszę Państwa, ja nie będę próbował definiować tego, czym jest cywilizacja, czym jest kultura. Myślę, że wszyscy doskonale to czujemy, nawet gdybyśmy mieli kłopot ze zdefiniowaniem cywilizacji. Mamy też świadomość istnienia wielości rozmaitych definicji. Ja o tych konfliktach chciałbym Państwu opowiedzieć jednym obrazem, który za moment rozwiniemy, jednym cytatem. O tej ilustracji mógłbym Państwu opowiedzieć, ale nie uwierzylibyście. Posłużę się zatem opisem z komentarza prasowego dotyczącego tego zdarzenia. Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej, rok 2007. Tekst brzmi następująco. Nastoletnia ofiara gwałtu. Podkreślenie, ofiara jest moje. Nastoletnia ofiara gwałtu, skazana na 200 batów w Arabii Saudyjskiej, przyznała się do oszukiwania swojego męża zgodnie z relacją władz królestwa. Saudyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości potępiło fakt, że zagranica wtrąca się w sprawę i nalegało, aby kara została wykonana. Rzecznik wczoraj podtrzymał stwierdzenie, że wyrok był zgodny z prawem i że kobieta przyznała się do robienia tego, czego Bóg zakazał. Nastoletnia ofiara gwałtu skazana na 200 batów. Ofiara? Czy mieści nam się to w głowie? No przecież ofiarę się chroni, a skazuje się tego, kto jest winien. No właśnie. Istnieją takie konstrukty społeczne, w których ta osoba, ta dziewczyna jest ofiarą. No bo przecież gdyby ona zachowywała się właściwie, to ten gwałt by nie nastąpił. Pewnie sprowokowała tego człowieka. Może była niewłaściwie ubrana. Proszę Państwa, tutaj nie da się wyciągnąć średniej i powiedzieć, że prawda jest w połowie drogi. Ona jest albo tu, albo tam. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie siebie nawzajem przekonać. Czy ci, którzy mieszkają tu, są w stanie tym, którzy mieszkają tam, powiedzieć, słuchajcie, nie macie tutaj racji, to błąd, i przekonać ich skutecznie? Czy oni nas przekonają? Podejrzewam, że nie ma na to szans, a to oznacza, że za każdym razem, kiedy tego typu informacje będą się pojawiały, albo kiedy tego typu zdarzenia będą miały miejsce, będą działy się na terenie jednej z cywilizacji, no wówczas konflikty będą narastać. Mapa, którą Państwu pokazuję, powstała na podstawie znanej książki Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji, bardzo głośnej, dyskutowanej, bardzo powszechnie krytykowanej, ale nie sposób odmówić mu racji, przynajmniej w części tych stwierdzeń, które w książce są zawarte. Na tej mapie widzicie Państwo w kilkunastu miejscach takie sygnaturki wybuchów. One, zobaczmy, tak jak na przykład w Nigerii, w okolicach miasta Jos, centralna Nigeria, są narysowane na granicy kręgów cywilizacyjnych. No bo tam, gdzie mamy styk ludzi odmiennie patrzących na świat, trudno się spodziewać, że zawsze i wszędzie będzie pokój i pełna przyjaźń. Ale zobaczmy, mamy też takie sygnaturki, które są narysowane wyraźnie wewnątrz kręgów cywilizacyjnych. I wiążą się one oczywiście z migracjami. Huntington wyróżnił 9 kręgów cywilizacyjnych, zatem zobaczmy, potencjał wybuchu konfliktów jest ogromny. Wraz z migracjami, jak wspomniałem, te konflikty przenoszą się na obszar wewnątrz cywilizacji. I tutaj chciałbym zadać Państwu pytanie.
To zdjęcie z francuskiej ulicy. Jedna z tych kobiet jest wolna, a druga jest zniewolona. Która? Zobaczmy, jedyna sensowna odpowiedź na to pytanie, patrząc na skalę globalnie, brzmi: a to zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Jeśli patrzymy z perspektywy cywilizacji zachodniej, z perspektywy Europejczyka, wówczas stwierdzimy, że zniewolona jest ta, której nawet twarzy nie wolno publicznie pokazać. Jeśli przeniesiemy się do północnego Pakistanu, na afgańską prowincję, albo na prowincję w Iranie czy Arabii Saudyjskiej, usłyszymy bez wątpienia, że wolna jest ta, na którą nikt nie patrzy, zniewolona jest ta, która musi pokazywać swoją atrakcyjność obcym mężczyznom, bo przecież inaczej nigdy nie zostanie żoną. Tamten obrazek był łatwy. Pokażę Państwu serię trochę trudniejszych obrazów. Pochodzą one z Londynu, gdzie miałem okazję przed już ponad dekadą być w celach turystycznych przez kilka dni i zupełnie przypadkiem, nie było to zamierzone, na Trafalgar Square, w samym centrum, w samym sercu Londynu, trafiłem na demonstrację dużej grupy ludzi, którzy protestowali przeciwko publikacji karykatur Mahometa. Sprawa na pewno Państwu jest dobrze znana, mimo że wiele już lat upłynęło. W największym duńskim dzienniku odbyło się to wczesną jesienią roku poprzedniego, 2005. 31 stycznia 2006 dziennik w końcu przeprosił. Te przeprosiny w sumie nie na wiele się zdały, protesty trwały dalej. Jak wyglądał ten protest? Islam mówi: nie obrażaj religii innych ludzi. Wolność słowa, tanie oszczerstwa. Świeccy ekstremiści. Uważajcie z Mahometem. To z takim palcem podniesionym na górę. Jezus i Mojżesz byli prorokami islamu. To mój ulubiony cytat. Wojna z terrorem to wojna z islamem. Proszę Państwa, ci ludzie protestowali nie tylko przeciwko karykaturom Mahometa. Znaczna część z nich urodzona w Wielkiej Brytanii, urodzona w Londynie, brała udział w tej demonstracji, nie słysząc na niej ani jednego słowa w języku angielskim. Ja w pewnym momencie trąciłem człowieka, który stał obok mnie i pytam: słuchaj, w jakim języku oni mówią? A on do mnie mówi: nie mam pojęcia. Uśmiechnąłem się, mówię: to co ty tu robisz? A on mówi: bo chwilę wcześniej mówili tam w urdu, to jest mój język, ja go znam. A potem zmienił się prelegent i zobaczysz, za chwilę będzie kolejny. I rzeczywiście kilka osób się tam zmieniło i wszyscy mówili, każdy do części demonstrantów. Zobaczcie Państwo, jest to znamienne. Wszyscy ci ludzie, wszyscy, lepiej bądź gorzej, niektórzy rewelacyjnie znali język angielski. Ale nikt po angielsku tam nie mówił. To przecież jest dowód na bardzo, bardzo niski poziom integracji tych ludzi. I tutaj, cóż, trudno twierdzić, że winna jest Europa, trudno twierdzić, że winni są imigranci. Wina z reguły leży po obu stronach. Barier integracji imigrantów jest wiele, likwidacja ich w niektórych przypadkach jest skazana na porażkę. Wyobraźcie Państwo sobie, że jedziecie do Nowego Jorku, szukać tam szczęścia. Kto z Was pojedzie i zdecyduje się zamieszkać w dzielnicy włoskiej? Mamy jedną Włoszkę na sali, proszę się przedstawić. Marcella. To nie za bardzo po włosku mi zabrzmiało, ale okej, przyjmuję tę deklarację. Proszę Państwa, zobaczmy, pojedziemy do swoich cudzysłów.
bo swoi nam pomogą. Tak powstają getta kulturowe, tego się zwalczyć nie da. Przynajmniej nie słyszałem, aby ktoś wpadł na skuteczny pomysł. My podtrzymujemy, zobaczcie Państwo, więzi z krajem pochodzenia. Przecież jadąc za granicę dbamy o to, aby dzieci pamiętały o swoich korzeniach, prawda? My cały czas żyjemy w przekonaniu, że to my mamy rację. Wróćmy do tego obrazu z dwiema kobietami idącymi ulicą chociażby. My, jako ta grupa ludności, do której inni przyjeżdżają, oczekujemy, że imigranci się dostosują do naszych standardów, a oni często nie chcą, czasem nie potrafią. To oczywiście znów rodzi konflikty. My bardzo często dbamy też o nasz rynek pracy, ograniczając imigrantom dostęp do tego rynku pracy, co także rodzi kłopoty z ich integracją. I czasem wynika to z przesłanek, które można obiektywizować. Przeczytajmy ten krótki fragment. Cóż, możemy się uśmiechać, ale w państwie, z którego pochodzi opisywana tutaj dziewczyna, państwem tym jest Somalia, czas biegnie inaczej. Tu przychodzi mi na myśl opowieść, co prawda nie o Somalii, a o jednym z państw położonych nad Zatoką Gwinejską, opowieść, którą w swoim zbiorze reportaży o Afryce zawarł Ryszard Kapuściński. Pisał on tak. Wsiadam do autobusu, który podjechał na przystanek. Na przystanku nie ma rozkładu jazdy, nie wiem, o której autobus odjedzie. Pytam zatem kierowcę, a kierowca mówi: usiądź, jak przyjdzie czas, to odjedziemy. Siadam, pisze Kapuściński, po kilkunastu minutach, trochę zdenerwowany, bo już kilkanaście minut upłynęło, idę, pytam ponownie i słyszę tę samą odpowiedź. Jak przyjdzie czas, to odjedziemy. W międzyczasie wsiadły do autobusu dwie osoby, potem przyszła jeszcze jedna, potem kilka kolejnych. Przestałem pytać. Napisał Kapuściński i czekam. Autobus ruszył po 6 godzinach. Kiedy? Wtedy, kiedy ostatnie miejsce zostało zajęte. No przecież kierowca nie będzie jechał na pusto. Zobaczcie Państwo, jak bardzo kłóci się to z naszym postrzeganiem czasu. My musimy wszystko robić na czas, punktualnie, mamy listę zadań, ja sam mam listę zadań i wszystkie chcielibyśmy zrealizować, bo jutro czekają na nas kolejne zadania. Dlaczego nasze postrzeganie czasu jest lepsze? A może oni są szczęśliwsi właśnie dlatego, że się nie śpieszą? Może mają mniej stresów w życiu? Chociażby dzięki temu. Ciągły pośpiech przecież jest jedną z przyczyn stresu. Ale wróćmy do naszych imigrantów. Proszę Państwa, te różnice i te bariery, o których wspominałem, powodują, że rzadko kiedy imigranci w państwie, do którego przyjeżdżają, czują się naprawdę jak u siebie. Często, dokładnie przeciwnie, czują się izolowani. Im większe są różnice kulturowe pomiędzy ludnością rdzenną a napływową, tym większa jest ich podatność na wpływy fundamentalistyczne. Spróbujmy zrozumieć to szeroko. Dotyczy to nie tylko muzułmanów, dotyczy to tak naprawdę wszystkich. Zatem pracujmy nad integracją? Być może. Grupa trzecia. Konflikty o zasoby. Proszę Państwa, zasobów w skali globalnej mamy bardzo wiele. Gdybym chciał opowiedzieć o wszystkich, byłoby to bardzo płytkie. Postanowiłem dokonać wyboru raptem kilku i o nich w kilku słowach opowiedzieć. Jest taki zasób, bez którego nikt z nas nie będzie w stanie przeżyć dłużej niż kilka dni. Jest to woda. Jednocześnie, kiedy widzicie Państwo takie nazwy, od razu myślicie Państwo o konflikcie izraelsko-palestyńskim zapewne, o konflikcie na Bliskim Wschodzie i zupełnie zapominamy wtedy, że w tle tego konfliktu, może inaczej, że bardzo ważnym elementem tego konfliktu jest walka o dostępność wody.
Jest to region bardzo suchy. Mapa, czy pewien schemat, który tutaj Państwu pokazuję, sygnalizuje wielkość rocznych opadów na tym terenie. W centrum mamy Morze Martwe. Im ciemniejszy niebieski, tym wyższe są opady. I mamy jasne wytłumaczenie, dlaczego północna część dzisiejszego Izraela jest obszarem, którego Izrael na pewno nigdy nikomu nie odda. Bez niego nie będzie w stanie funkcjonować. O wody rzeki Jordan płynącej w osi tego obszaru walki toczą się i toczyły od zawsze. Często kończą się one traktatami. To jeden z traktatów precyzujący, jaką część wody pobieranej z tej rzeki może pobrać które państwo. Organizowane są naloty na instalacje wodne przeciwnika, czyli sąsiada, czytajmy to znowu właściwie, po to, żeby ten przeciwnik, czyli sąsiad, przypadkiem za dużo wody nie pobrał. Popatrzcie Państwo, o jaką rzekę toczy się ta walka. To jest rzeka, którą da się przejść wbród, podnosząc ręce z plecakiem do góry. Oczywiście czasem rzecz dotyczy rzek zupełnie innego kalibru. To przykład również blisko wschodni z kilkoma tamami na terytorium Turcji. Turcji, która jest, nie licząc Izraela, najsilniejszym graczem militarnym regionu i Turcji, która swoich sąsiadów, w szczególności Syrię i Irak, szantażuje od zawsze z użyciem groźby wodnej. Jeśli coś rozegracie nie po naszej myśli, zatrzymamy więcej wody za jedną z naszych licznych tam. Turcy mają ich na tych dwóch rzekach ponad 20. I co wtedy zrobicie? Ten konflikt, ten typ konfliktu, konflikt o wodę, proszę Państwa, dotyczy kilkuset rzek na całym świecie. Do potencjalnie najgroźniejszych należy konflikt o Nil. Rzeczą jest ciekawą, że kiedy uczymy się o Nilu, kiedy czytamy o Nilu już w podręcznikach dla dzieci w szkole podstawowej, to uczymy się o tej rzece, której długość przekracza 6 tysięcy kilometrów. Ona zaczyna się w środkowej części Afryki. I to jest Nil Biały, który z perspektywy ilości niesionej wody jest zupełnym marginesem. Otóż Nil Błękitny, zaczynający się w Etiopii, w miejscu zbiegu spotkania z Nilem Białym w Chartumie, niesie dziesięciokrotnie więcej wody niż Nil Biały. To on jest ważny. Zatem zobaczcie Państwo, karty w swoich rękach trzyma poniekąd Etiopia. Skoro Etiopia karty w rękach trzyma, wydawałoby się, że jest w sytuacji korzystnej, na wygranej pozycji, ale niekoniecznie, bo okazuje się, że w tej części świata potęgi militarne, znacznie silniejsze niż Etiopia, też roszczą sobie prawa do wód Nilu. Cytat, który Państwo widzicie, padł z ust Anwara Sadata, prezydenta Egiptu sprzed ponad 50 lat. I tego typu cytaty padają z ust kolejnych prezydentów, którzy mówią Etiopczykom, czego oni nie mają prawa zrobić, uwaga, na własnym terytorium. Dokonując może niezbyt udanej trawestacji, przeniesienia tej wypowiedzi na grunt domowy, można by powiedzieć, sąsiad mi dyktuje, gdzie mam postawić szafę w moim salonie. No tak, ale tutaj chodzi tak naprawdę o życie i żywność wielu, wielu ludzi. Ludzi mieszkających w świecie, który sfotografowany z nieba wygląda tak. No to trudno się dziwić, że skoro tam życie związane jest bezpośrednio z Nilem i z wodami i Doliną Nilu, że tego typu zwroty padają. Proszę Państwa, drugi zasób, o którym słowo chciałem powiedzieć, jest dużo mniej znany. A jednocześnie konflikt z tym zasobem związany jest bardzo poważny. Otóż w Demokratycznej Republice Kongo od już kilkudziesięciu lat non-stop toczy się wojna. Jest to wojna domowa, o której na co dzień w zasadzie nikt nam nie mówi. Mówi się nam o tych konfliktach, o tych kilku konfliktach, w których albo zaangażowane są nasze wojska, albo wojska naszych
sąsiadów bądź sojuszników, o tych pobliskich, a o tych dalszych, niezależnie od szalonej często liczby ofiar, nie mówi się nam nic. Jedna z takich wojen toczy się właśnie w Demokratycznej Republice Kongo. Zyskała już ona ciekawy przydomek PlayStation War. Dlaczego tak i czym jest koltan? Jest to mieszanka dwóch minerałów, która, czy raczej bez której, nasze współczesne życie nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Nie wyglądałoby tak, jak wygląda, dlatego, że bez tej substancji nie bylibyśmy w stanie wyprodukować ani telefonu komórkowego, ani aparatu cyfrowego. Czołg, owszem, można, ale na pewno jego pancerz nie byłby tak odporny, jak jest właśnie dzięki temu. A to oznacza, proszę Państwa, że wobec faktu, że w Kongu znajduje się aż 70% zidentyfikowanych światowych zasobów koltanu, Kongo jest oczkiem w głowie wszystkich tych, którzy koltanu potrzebują. Niemniej jednak, skoro wiemy, co tam się dzieje, staramy się działać, tak przynajmniej można by wnioskować po zakazie eksploatacji koltanu wydanym na forum ONZ w roku 2002. Ciekawą jest rzeczą, że naprawdę nie trzeba dużego wysiłku, żeby w internecie znaleźć oferty sprzedaży koltanu. To jedna z nich. Eagle Wings Resources jest zainteresowana Brazylią, Ruandą, Burundi i Kongiem. Tutaj chodzi nie o Kongo, tylko właśnie o Demokratyczną Republikę Kongo, no ale tak to właśnie zapisano. Proszę Państwa, zobaczmy, ile warte jest to ludzkie życie tam w Kongo. U nas koltan jest drogi. Kilogram sprzedaje się za równowartość około 400 dolarów. W środkowej Afryce ci, którzy go wydobywają, dostają 3. Trzeci przykład zasobu, który jest powodem konfliktów, są ryby. Na mapie, którą widzimy, przedstawiono Morze Ochockie. Jesteśmy zatem na Dalekim Wschodzie. Tutaj mamy rosyjską Kamczatkę, rosyjski Sachalin. Tutaj jest japońskie Hokkaido. Łańcuch należących do Rosji Wysp Kurylskich. Miejsce, które zaznaczyłem na tej mapie, ma bardzo specjalną historię i bardzo nietypową charakterystykę. Otóż jest to miejsce, w którym przed dekadą wydarzyła się rzecz niebywała na zdrowy rozum. O co chodzi? Proszę Państwa, zgodnie z konwencją o prawie morza, Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, państwo przybrzeżne ma wyłączne prawo do eksploatacji zasobów morza, przy którym leży. Dokonując pewnego uproszczenia, zasięg strefy wyłącznej, strefy ekonomicznej, to 200 mil morskich liczonych od linii brzegowej. Jeśli na tej mapie narysowalibyśmy te 200 mil morskich, okaże się, że tu zostaje jeden punkt, jedno miejsce o powierzchni kilku tysięcy mil kwadratowych, które jest poza zasięgiem wyłącznej strefy ekonomicznej państwa położonego wszędzie wokół, czyli Federacji Rosyjskiej. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, proszę Państwa, że tu wszędzie pływać nie łowiąc ryb może każdy, ale łowić nie wolno, bo to są wody rosyjskie. Jeśli już dopłyniemy tutaj, to tu z kolei łowić może każdy, bo to jest tak zwane morze pełne. Jak pewnie Państwo spodziewacie się, Rosjanom no jest to nie w smak, bo przecież gdyby na przykład tu na Kamczatce był o taki cypel, to 200 mil morskich liczone od tego cypla sięgnęłoby tego morza pełnego i jego by tutaj zwyczajnie nie było. Rosjanie mieliby wyłączność, a nie mają. W tym właśnie miejscu przez wiele lat łowiło kilkanaście różnych flotyli z różnych państw. Łowili tutaj Chińczycy, Tajwańczycy, Koreańczycy, łowili także Polacy. Trudno się w sumie dziwić, że Rosjanom było to nie w smak. Szukali sposobu, jak
pozbyć się konkurencji. To jest zupełnie oczywista i naturalna w biznesie działalność, zyskać przewagę nad konkurentem. Pierwszy pomysł, na jaki wpadli, był bardzo prosty. Chcecie tutaj łowić? Proszę bardzo, możecie tutaj łowić, ale tankować waszych kutrów w naszych portach nie będziecie. Nie zgadzamy się. Mają takie prawo. Okazało się, że żeby kutry zatankować, trzeba było płynąć nie dość, że dużo dalej, bo aż na japońskie Hokkaido, to jeszcze mazut był tam kilkakrotnie droższy. Część konkurencji od razu opuściła Morze Ochockie. Pomysł drugi, dla tych, którzy zostali, był następujący. Rosyjska flota dalekowschodnia wystosowała do armatorów, którzy tam łowili, list mniej więcej takiej treści. Planujemy w dniach od do przeprowadzić floty, manewry naszej floty dalekowschodniej w centralnej części Morza Ochockiego. Bardzo nam zależałoby na tym, aby jakaś zbłąkana torpeda przypadkiem w jakiś statek nie trafiła. Zatem odsuńcie się troszkę na bok. My tutaj przez 3 dni sobie odbędziemy nasze manewry, potem się usuniemy i będziecie łowić dalej. No cóż, trudno się dziwić, że wszyscy armatorzy za dobrą monetę to wzięli. Wycofali się w oczekiwaniu na możliwość powrotu i wrócili tam po wycofaniu się floty rosyjskiej. Tyle tylko, że nie po 3 dniach, a po 3 miesiącach. Bo dopiero wtedy Rosjanie się wycofali. A trzeba Państwu wiedzieć, że Mintaj to jest strasznie złośliwe stworzenie. Najlepsze łowiska ma gdzie? Tu. Po tej akcji wycofali się kolejni armatorzy. Została tylko jedna flota. Polska. Uparci byliśmy. Rosjanie na nas też znaleźli sposób. I zimą roku 97 aresztowali jeden z naszych kutrów pod 2 zarzutami. Po pierwsze, że łowił na wodach rosyjskich, a nie na morzu pełnym. I po drugie, że łowił nie wtedy, kiedy wolno i odławiał zbyt młode osobniki. Kapitan na to, moment, jest GPS, proszę bardzo, jestem tu, gdzie wolno mi być. Po pierwsze. Po drugie, popatrzmy na datownię, na kalendarz, na datę, wszystko się zgadza. Usłyszał od kapitana rosyjskiej jednostki, że nie ma racji. Zobaczmy, to jest trochę tak, jak ja bym szedł tatrzańskim wąwozem i spotkał niedźwiedzia brunatnego. No i wytłumaczmy mu, że ja nie jestem smaczny, no. Nie jestem, ale to przecież on ma rację, prawda? On wie, on to czuje. Kuter powstał 2 miesiące na redzie. Rosjanie nie wpuścili na pokład ani polskiego konsula, ani lekarza, ani żywności. A to jest luty, to jest sroga zima dalekowschodnia, mimo tego, że to morze. No i cóż, skończyło się wycofaniem polskiej flotyli i zapłatą odszkodowania, proszę Państwa. Zobaczmy, nawet o rzecz tak prozaiczną, wydawałoby się jak ryby, potrafią się toczyć konflikty. Ostatni zasób, o którym słowo chciałbym powiedzieć, to ropa naftowa. Wszyscy Państwo na pewno spodziewaliście się, że nie można od tego uciec. W końcu to... To krwiobieg współczesnego świata. Konflikty o ropę, mam wrażenie, rozgrywają się w sporej mierze dlatego, że dostrzegamy, że maksimum ilości nowo odkrytych złóż mamy już za sobą. To jest dekada lat 60., a prognozy mówią o tym, że będziemy wraz z upływem czasu odkrywać coraz mniej i mniej. Jednym z konfliktów, które są ewidentnie konfliktem o ropę, był konflikt w Kuwejcie. Jest on Państwu dobrze znany, więc ja o nim tylko bardzo krótko wspomnę. Kuwejt jest państwem położonym nad Zatoką Perską, bardzo, bardzo niewielkim. W roku 1990 w sierpniu został najechany przez znacznie większego i silniejszego militarnie sąsiada pod absurdalnym pretekstem horyzontalnych odwiertów ropy. Saddam Hussein powiedział, nie wiercicie ropy tak. Wiercicie ropę tak, a tu jest granica państwowa. Podbieracie ropę spod naszego terytorium. Co nie było zresztą prawdą oczywiście. Niemniej jednak różnica potencjału militarnego na korzyść Iraku była olbrzymia. Po 2 dniach Kuwejt został zaanektowany. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy ja nie jestem historykiem, ale naprawdę nie wiem, czy historia świata zna choćby jedną, tak szybką jak ta,
interwencję wspólnoty międzynarodowej na rzecz państwa, które zostało najechane przez swojego sąsiada. Co więcej, interwencję skuteczną. Ale nic. Po kolei najpierw zobaczmy do dziś na mapach średniorocznych cen ropy naftowej. Widzimy skok ceny ropy w roku 1990. To jest efekt tego właśnie konfliktu. Natomiast przyjrzyjmy się teraz datom. Zachowałem je z dokładnością do dnia. 2 sierpnia atak, 3 sierpnia po jednej dobie rezolucja ONZ, wycofajcie się. Kolejne 4 dni później Amerykanie stoją kordonem na granicy kuwejcko-saudyjskiej, żeby Saddamowi Husajnowi przypadkiem nie przyszło do głowy, że skoro tak szybko zaanektował Kuwejt, to teraz zaatakuje Arabię Saudyjską. Znacznie silniejszą niż Kuwejt oczywiście, ale i tak dość słabą. Trzęsienie ziemi, jakie miałoby miejsce na światowych rynkach gospodarczych po takim ruchu, jest niewyobrażalne dla nikogo. Arabia to największy światowy producent ropy w tamtym czasie. Wciąż oczywiście jest w czołówce. Zatem Amerykanie pilnują, no właśnie, czego? Demokracji? Demokracji w Kuwejcie? Praw człowieka w Kuwejcie? Nie, proszę Państwa, pilnują własnego interesu. Ultimatum. Bardzo liberalnie, popatrzmy, dopiero styczeń 91, Amerykanie hojnie dali aż 5 miesięcy. Potrzebowali czasu, żeby zmontować koalicję. Saddam nie posłuchał. W nocy z 15 na 16 stycznia następuje atak. Po 5 tygodniach jest po sprawie. Zobaczcie Państwo, kiedy jakaś światowa potęga ma swój interes w realizacji określonego zadania, to zadanie realizuje. Jeśli nie ma, to jak w Ruandzie roku 94, resztki swoich wojsk wycofuje, żeby przypadkiem komuś z żołnierzy coś się nie stało. Ale cóż, o Kuwejcie wiemy. Czy wiemy o konflikcie o wyspie Spratly? A pozwolę sobie zadać takie pytanie. Kto wie, o co w nim chodzi, poza tym, że oczywiście chodzi o ropę, to już Państwo wnioskujecie z mojej opowieści. Kto wie, o co chodzi w szczegółach? Ręka w górę poproszę. Państwo nie widzicie, ja widzę, nie widzę żadnej ręki. Znaczy, widzę, że nie widzę, tak? Żadnej ręki w górze nie ma. Zobaczcie Państwo, to jest konflikt w zupełnie innej fazie rozwoju, ale tam też prędzej czy później dojdzie do rywalizacji zbrojnej. Jesteśmy tym razem w Azji Południowo-Wschodniej, na Morzu Południowochińskim. Wyspy Spratly znajdują się tutaj. Jest ich kilkaset, łączna powierzchnia zaledwie 5 km2, rozrzucone są na powierzchni bliskiej powierzchni Polski. Wyspy, popatrzmy, mają do 4 metrów nad poziomem morza powierzchni, one są maleńkie. Być może ktoś z Państwa zadaje sobie pytanie zaraz. No mamy przecież satelity, możemy zrobić zdjęcia. Jak to jest, że tych wysp jest od 100 do 600? To ich się nie da policzyć? Proszę Państwa, da się. Jest tylko jeden warunek. Musimy dokładnie sobie zdefiniować, co to jest wyspa. A Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, bardzo, bardzo długi i złożony dokument, nie precyzuje tego, co to jest wyspa. Nie sądzę, żeby było to celowe. Chyba to przegapiono. A to jest dość istotna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś ma prawo do danej wyspy, to zgodnie z tą konwencją ma prawo do wód ekonomicznych wokół. Czyli ma prawo do eksploatacji tego, co jest tam pod dnem morza. A tu pod dnem Morza Południowochińskiego, w rejonie wysp Spratly, jest ropa. Jest ropa, której zasoby są szacowane na 150% zasobów Kuwejtu. Jeśli do Kuwejtu pół świata pojechało, dokładnie 42 państwa tworzyły koalicję antyiracką po to, żeby bronić swojego interesu, to tutaj będzie podobnie. Wróćmy do tej wyspy. Jeśli wyspa sterczy 4 metry nad poziom morza, czyli jest najwyższą z nich, ma powierzchnię tej sali, to nikt nie ma wątpliwości, że to jest wyspa, tak? A jak sterczy na metr i ma powierzchnię taką jak ten kącik, metr, to jest wyspa? A jeśli ma powierzchnię tego krzesełka, to jest wyspa? A jeśli to krzesełko, jeśli ta wyspa wystaje nad powierzchnię wody tylko w czasie odpływu, a w czasie przypływu jest zalewana, to jest wyspa czy nie?
może wyspa okresowa. No w końcu mamy rzeki okresowe, mamy jeziora okresowe, może moglibyśmy mieć także wyspy okresowe, co państwo na to? Problem w tym, że tego nie zdefiniowano, a to oznacza, że o te wyspy stale toczy się rywalizacja. Powiększyłem tutaj fragment tej czerwonej linii przerywanej, która biegnie, zobaczmy tutaj, aż po Malezję. Jest to linia podpisana Chinese Claim Line, linia roszczeń chińskich. Chińska Republika Ludowa rości sobie prawo, zobaczmy, do praktycznie calusieńkiego akwenu obejmującego wyspy Spratly, twierdząc, że uwaga, już w XI wieku chińscy rybacy tam łowili. No, siła tego argumentu jest porażająca. Niemniej jednak finał jest taki, proszę państwa, że o te wyspy wszyscy sąsiedzi toczą spór i on miewa czasem formy przekomiczne. To jedna z największych wysp. Jest na tyle duża, że po wylaniu pewnej ilości betonu zmieściło się tutaj nawet nieduże lotnisko. Ale przeciętna wyspa wygląda tak jak ta. Ja nie wiem, co ci ludzie robią, jak jest sztorm i fala sztormowa ma 3 metry albo 10. Niemniej jednak jest faktem, że z jednej wyspy często widać drugą i siedzący na nich żołnierze mają zatkniętą za plecami inną flagę. Pilnują każdy swoich wysp, tych, które zdążył zasiedlić. To wyspa okresowa, cudzysłów rzecz jasna. W czasie odpływu wystaje kilka centymetrów nad powierzchnię morza. Nie można jej wtedy opuścić, bo ktoś inny ją zasiedli. Zatem odbywają się tutaj, jak widzimy, manewry wojskowe. Proszę państwa, słowo o ostatniej grupie konfliktów. O konfliktach najtrudniejszych, tych, które zaczęły nam się od tych dzieci walczących w piaskownicy, które czasem, z czasem stają się dorosłe, z czasem zyskują coraz więcej władzy i czasem niestety zyskują dostęp do walizek z czerwonymi guzikami. Tych tajnych walizek z tajnymi kodami i jak ktoś kiedyś któryś guzik naciśnie, to nie bardzo będzie o czym już rozmawiać. Proszę państwa, ja o tych konfliktach chciałbym opowiedzieć z perspektywy tylko jednego konfliktu, który na pierwszy rzut oka ma zupełnie, zupełnie inny charakter. Konfliktu arktycznego. Rys historyczny, proszę państwa, rok 1909, potwierdzone zdobycie bieguna północnego. Pierwsze roszczenia zgłasza Kanada, potem pojawiają się roszczenia kolejne wszystkich sąsiadów w przestrzeni arktycznej. Brzmi to wszystko poważnie, aczkolwiek nie wszystkie odsłony konfliktu arktycznego są poważne. Do najśmieszniejszych, chyba tak trzeba to nazwać, należy konflikt toczący się, proszę państwa, zobaczmy, od ponad 80 już lat o wyspę Hansa. Wyspę o powierzchni niespełna 1,5 km², no musi być tam coś drogocennego, prawda? Skoro konflikt jest tak długotrwały. Przyjrzyjmy się temu, gdzie jest ta wyspa i czym się charakteryzuje. Jesteśmy w cieśninie Naresa pomiędzy kanadyjską wyspą Ellesmera a Grenlandią. Zgodnie z konwencją o prawie morza, jeśli wyspa jest bliżej tego brzegu, to należy do tego państwa, jak jest bliżej tego, to należy tu. Wyspa Hansa pechowo leży dokładnie w środku cieśniny. Cóż na niej jest? Proszę państwa, to jest chyba taka wyspa na świecie, która powinna być najbardziej dumna z tego, że istnieje, ponieważ na tej wyspie przynajmniej raz w roku gości człowiek co najmniej w randze wiceministra, na przemian kanadyjski i duński. Kanadyjczyk daje się sfotografować i mówi: nasza nie oddamy, wyjeżdża, chwilę potem przyjeżdża Duńczyk. Oby wszystkie konflikty były tylko takie śmieszne, mamy jednak większy problem. Wróćmy do konwencji o prawie morza, tej precyzującej, że wyłączna strefa ekonomiczna to pas przybrzeżny o szerokości do 200 mil morskich, ale ta konwencja zawiera dwa wyjątki. Wyjątek pierwszy to możliwość rozszerzenia z wyłącznej strefy ekonomicznej aż do 350 mil morskich, jeśli ta podmorska półka szelfowa jest szersza. 350 to konkretna liczba, więc łatwo policzyć, gdzie ta strefa sięga. Ale mamy jeszcze artykuł 76, ustęp 6,
który mówi o tym, że to rozszerzenie może być nawet jeszcze większe w przypadku podmorskich wzniesień, które są naturalnymi składnikami obrzeża kontynentalnego. Takimi jak jego płaskowyże, progi, wierzchołki, ławice i odnogi. Proszę Państwa, jakie są konsekwencje istnienia takiego zapisu? Ano takie, że gdybyśmy w Arktyce, tutaj jest biegun północny, narysowali linię 200 mil morskich, to w środku Arktyki powstałaby nam taka nieregularna plama, oznaczona tutaj barwą zieloną, która jest potencjalnym obszarem rywalizacji państw arktycznych. Roszczenia tychże państw są tutaj oznaczone, literki sygnalizują oczywiście, czyje są to roszczenia. Jak widzimy, dwa fragmenty terenu, a raczej wody, tu i tu, to jest obszar pozbawiony roszczeń, a jednocześnie mamy roszczenia szczególnie w okolicy bieguna północnego. Głównym rozgrywającym w tej okolicy, proszę Państwa, jest grzbiet Łomonosowa. Cóż to takiego? Jest to podmorski łańcuch górski, biegnący od środkowej Syberii po pogranicze kanadyjsko-duńskie. I teraz w świetle artykułu 76 ust. 6, jeśli dowiedziemy, że jest to naturalny fragment obrzeża jednego z kontynentów, Eurazji bądź Ameryki Północnej, to mamy prawo do większego obszaru ekonomicznego niż wcześniej się wydawało. W rezultacie kolejne państwa takie roszczenia zgłaszają. Zrobili to Rosjanie, którzy w roku 2001 wysłali tam ekspedycję. Ekspedycja pobrała, jak to obrazowo opisano, obrazowo i nieco złośliwie opisano, pobrała kilkanaście wiader mułu z dna Oceanu Arktycznego i na podstawie badań tego mułu powiedziała nasze. Dokładnie to samo kilka lat później robili Kanadyjczycy i Duńczycy. Tyle tylko, że Rosjanie znaleźli jeszcze jeden bardzo ważny argument. Sięgnęli do badań geologicznych z lat 60., żeby było ciekawiej, dość starych, które to badania jednoznacznie wskazywały na to, że grzbiet Łomonosowa niespełna 60 milionów lat temu przylegał do Eurazji, a potem się od niej odkleił i przesunął w miejsce, w którym jest obecnie. Rosjanie wyciągnęli z tego wniosek nasze. Było 60 milionów lat temu nasze, znaczy ja nie wiem, gdzie byli wtedy Rosjanie, no ale to już może jest mniej istotne, nasze. Ja stawiam w tym kontekście bardzo prostą tezę. Myślę, że Mozambik powinien zgłosić roszczenia do terytorium Madagaskaru, a także do Indii. Bo Indie kiedyś przecież, płyta Dekanu, była częścią płyty afrykańskiej. Pękła, oddzieliła się i przemaszerowała na północ i stworzyła nam Himalaje. Ale to przecież jest Mozambik. To kuriozalne, prawda? Śmiejemy się. A na gruncie polityki międzynarodowej tego typu tezy są stawiane ze śmiertelną powagą. Najciekawszą odsłoną tego wyścigu o Arktykę, było lato roku 2007, kiedy rosyjska ekspedycja badawcza pod wodzą wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej Artura Chilingarowa oświadczyła, że Arktyka jest rosyjska po raz kolejny. Ekspedycja ta z użyciem batyskafu wbiła wykonaną z tytanu rosyjską flagę w dno Oceanu Arktycznego na biegunie północnym i miał być to dowód na to, że to jest rosyjskie. Proszę Państwa, czy kiedy Amerykanie wbijali swoją flagę w Księżyc, to oni powiedzieli, Księżyc jest nasz? Chyba tak. Dziękuję za ten komentarz. Chyba na to nie wpadli. Aczkolwiek mogliby w gruncie rzeczy. No w sumie dlaczego nie? No, zaczęły się wyścigi. Wszyscy po kolei zaczęli wysyłać lodołamacze, ekspedycje wojskowe. Nawet Unia Europejska w którymś momencie się obudziła, wydając komunikat pierwszy w swojej historii na temat regionu arktycznego. Po co to wszystko? Albo o co to wszystko? Proszę Państwa, gdzie nie sięgnąć? Wszyscy piszą to samo. Jest to o zasoby naturalne, w szczególności o ropę naftową, gaz ziemny, a także o inne surowce. Dołożyli swoje 3 grosze do tego amerykańscy geolodzy, z których opracowania z roku 2008 wynikało jednoznacznie, że za kołem podbiegunowym północnym zasoby ropy
w dnie Oceanu Arktycznego sięgają 90 miliardów baryłek. To szalona ilość. Warto o to walczyć, prawda? To jest takie bardzo oczywiste i jednoznaczne. Rzecz tylko w tym, że nikt nie zadał sobie trudu, aby mapę prawdopodobieństwa znalezienia ropy, bo amerykańscy geolodzy w swojej publikacji napisali to wyraźnie. My nie twierdzimy, że ropa tam jest. My nie wskazujemy punktów, gdzie ona jest. My zbadaliśmy, z czego zbudowane jest arktyczne dno. I jeśli tam znaleźliśmy bazalt, a w bazaltach ropa nie występuje, to piszemy, że nie ma. A jeśli są na przykład piaskowce, skała porowata, gdzie ropa występuje, to piszemy, jest duże prawdopodobieństwo, że ropa tam będzie. Stworzyliśmy mapę prawdopodobieństw. To ta właśnie mapa. Im ciemniejsza barwa, tym wyższa szansa na znalezienie ropy naftowej. Proszę Państwa, gdzie są ciemne barwy? Ciemne barwy są, oczywiście tu biegun północny, tak? Ciemne barwy są na wybrzeżu, przy wybrzeżu. Czyli tam, gdzie teren został już dawno konwencją o prawie morza podzielony. A jeśli przyjrzymy się obszarowi, który jest przedmiotem w ogóle jakichkolwiek dyskusji, popatrzmy, dominuje tutaj barwa biała. Prawdopodobieństwo bliskie zera. Czy to jest konflikt o ropę? Skoro tej ropy na tym obszarze, o którym się on toczy, praktycznie nie ma. Cóż, mój czas dobiega końca, zatem slajd ostatni. Ci z Państwa, którzy oczekiwali, że ja w trakcie mojej opowieści udzielę jednak, mimo wszystko, odpowiedzi na te trudne pytania, pewnie się trochę rozczarowali, bo chyba nie udzieliłem żadnej. Żeby nie zostawić Państwa z tak dramatycznym niedosytem, spróbuję na koniec. Posłużę się kilkoma cytatami. Ludzi znacznie ode mnie mądrzejszych warto czytać. Einsteinowi przypisuje się takie oto stwierdzenie. Nie wiem, jaka broń będzie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie. No Einstein nie wiedział o tej wojnie, którą ja nazwałem trzecią, więc numerację powinniśmy przesunąć na czwartą i piątą i życzę Państwu i sobie, aby ten scenariusz nigdy się nie ziścił. Konflikty cywilizacji? Tu widzę trzy scenariusze. Pierwszy, modelowy, kultury będą pokojowo współistnieć w formule na przykład wielokulturowości, który to scenariusz, jak wiemy, niespecjalnie dobrze nam się sprawdza w Europie, mówiąc bardzo oględnie. Kultury będą się zwalczać i będzie gigantyczna awantura lub seria awantur. No i w duchu globalizacyjnym możemy też powiedzieć, z czasem wszyscy będziemy tacy sami, więc konflikty wygasną w sposób naturalny. Do Państwa należy wybranie najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Konflikty o zasoby. Minister do spraw ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej po przejściu na emeryturę powiedział takie oto słowa. Za 30 lat będzie mnóstwo ropy i brak chętnych do kupienia jej. Ropa pozostanie w ziemi. Epoka kamienia skończyła się nie dlatego, że skończyły się kamienie. A epoka ropy skończy się nie dlatego, że skończy się ropa. I w gruncie rzeczy on ma rację, bo tak zwana dynamiczna teoria zasobów naturalnych mówi, że zasoby, ich ilość i dostępność są funkcją ludzkiej wiedzy, a my stale czynimy progres. Ropa kiedyś nie była nam potrzebna i żyliśmy. Kiedyś nie będzie nam potrzebna i będziemy żyć. Żyjemy w króciutkim okresie czasu, w którym ropa jest fundamentem. Ten czas niebawem się skończy. W przypadku czwartej grupy konfliktów nie mam dla Państwa dobrych wiadomości. Wystarczy pójść do pierwszej z brzegu piaskownicy. Dziękuję Państwu bardzo.